Witajcie. Dzisiaj ostatni z naszych wzorów, które przygotowałam dla Was, te sweterki dla piesków, dla kotków. I to jest ostatni sweterek z tym wzorem wafla, można powiedzieć. Tak to można nazwać ten wzór. Ja niestety nie mam szkicu do tego wzoru, ale ten wzór jest tak prosty. Będę Wam pokazywała powolutku, co macie robić. Możecie sobie w międzyczasie zapisywać na karteczce i dziergać. Wy później, ja to robię w tej chwili, co Wam pokażę, jest bez szkicu, będzie robione. To też robiłam bez szkicu, bo tak jak mówię, to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy wzór. Liczbę oczek mamy podzieloną przez 4 plus 3 oczka dla symetrii. To są te, które tutaj na przykład widzicie w tym sweterku. To są te 3 oczka dla symetrii. Jeżeli robicie w okrążeniach, to ich nie ma. Jak również nie ma oczek brzegowych w okrążeniach. A więc jeszcze raz, mamy liczbę oczek podzieloną przez 4 plus 3 oczka dla symetrii plus 2 oczka brzegowe. Na wysokość mamy 4 rzędy. Ja już tutaj mam taki malutki kawałek zrobiony. Tu są 2 raporty na szerokość, które będę z Wami robiła, plus te 3 oczka dla symetrii plus 2 oczka brzegowe. Tak jak powiedziałam, na wysokość mamy 4 rzędy. Piąty rząd rozpoczynamy znowu od pierwszego rzędu. Bardzo łatwy i naprawdę bardzo fajny wzór, który możecie wykorzystać na Wasze na przykład teraz zimowe projekty, opaski, szaliki i tak dalej. Ta lewa strona nie jest za bardzo taka ciekawa, ale na szalik może być. No dobrze, więc zabieramy się za robotę. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Następnie mam 3 oczka prawe. 1, 2 i 3. Czwarte oczko, bo tak jak Wam powiedziałam, mamy 4 oczka w raporcie, a więc te 3 przerobiliśmy po brzegowym jako prawe. Czwarte oczko, widzicie, to jest takie to wyciągnięte. Wsuwamy prawy drut pod to oczko i obwijamy ten drut 2 razy i teraz dopiero wyciągamy tą włóczkę. Kolejny raport. Jedno oczko prawe, drugie prawe, trzecie prawe. Czwarte, wsuwamy prawy drut pod to oczko, które jest na lewym drucie. Owijamy ten prawy drut 2 razy włóczką i przeciągamy. Gotowe. I teraz są 3 oczka dla symetrii, które przerabiamy na prawo i oczko brzegowe, które jest oczkiem lewym. Odwracamy robótkę, jesteśmy w drugim rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym i teraz tu są te oczka, które robiliśmy dla symetrii, je przerabiamy na lewo. 1, 2 i 3. I teraz mamy to oczko, które owinęliśmy 2 razy, ten drut. Nić przed robótkę, wsuwacie prawy drut pod jedną z tych ścianek tego nawiniętego oczka i przenosicie to oczko bez przerabiania z lewego na prawy drut. Ten narzut po prostu spuszczacie. I znowu mamy 3 oczka lewe, 1, 2 i 3. I znowu mamy to oczko z tym nawiniętym narzutem. A więc naszą nić, włóczkę przed robótkę, prawy drut wsuwamy pod tą jedną ściankę tutaj i po prostu przenosimy, zdejmujemy to oczko, ten narzut się rozplątał teraz i przenosimy to oczko z lewego na prawy drut. Gotowe. I teraz mamy 3 oczka lewe i u mnie już jest oczko brzegowe, które i tak przerabiam na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i robicie trzeci rząd. Oczko brzegowe, 3 prawe, 1, 2 i 3 i znowu jedno oczko prawe z narzutem, to znaczy obwijamy ten prawy drut 2 razy i spuszczamy to oczko. I znowu 1, 2 i 3.
prawy drut pod czwarte oczko, dwa razy owijamy ten drut nasz, przeciągamy i wysuwamy lewy drut. Gotowe. I trzy oczka dla symetrii, raz, dwa i trzy, i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracam robótkę i robię ostatni rząd, rząd czwarty, oczko brzegowe. I w czwartym rzędzie, pomimo tego, że te oczka schodzą nam tu z drutu jako lewe, my je przerabiamy na prawo. Pierwsze, drugie i trzecie. To znaczy w czwartym rzędzie robimy to, co tutaj mamy ten, no taki ten splot francuski, można powiedzieć, że tu one nam schodzą z prawej strony jako lewe oczka. To w tej chwili robimy. Tu mamy znowu ten narzut, który musimy spuścić, nie przerabiać, a więc włóczka przed robótkę i zdejmujemy to oczko. Znowu raz, czekajcie, raz, dwa i trzy prawe, kolejne oczko, włóczka przed robótkę i zdejmujemy z lewego na prawy drut. Narzut się rozpuścił, znaczy rozpuścił, no nie rozpuścił się, spadł po prostu. I teraz mamy znowu trzy oczka, które przerabiamy na prawo i oczko brzegowe przerabiamy na lewo. Gotowe. I teraz piąty rząd rozpoczynacie znowu od pierwszego. Zobaczcie, to jest to, co zrobiliśmy teraz razem. Tak to musi wyglądać. Jest naprawdę bardzo ciekawy i jak widzicie, bardzo, bardzo łatwy ten wzór. To jest, ja ten sweterek tutaj, ten to jest fistacji kolor. Jest bardzo piękny kolor tej włóczki. Ja go robiłam chyba dla Emy czy dla Eli, nie pamiętam już. Zrobiłam go w jeden wieczór, bo włóczka jest gruba, a wzór jest tak prosty, że naprawdę można oglądać telewizor i dziergać. Serdecznie Wam dziękuję, że gościliście znowu na moim kanale. Nie wiem jak u Was, ale u nas tu w Niemczech jest w tej chwili, od dzisiaj jest wszystko pozamykane znowu. Są tylko sklepy spożywcze otwarte. Dlatego siedzimy znowu w domu. Musimy to zwalczyć, tą chorobę. Musimy to, temu zapobiec, żeby to się tak rozprzestrzeniało. Kochani, to jest okropne. Bądźcie wszyscy zdrowi. I chcę Was wszystkich widzieć znowu na kolejnym moim wideo. Przygotowałam dla Was znowu bardzo fajny projekt. Na pewno Wam się spodoba. Serdecznie Was zapraszam. I tak jak powiedziałam, zostańcie zdrowi. Do usłyszenia. Na razie.